w zasadzie. Jeszcze pan Ryszard nie zdążył ust otworzyć, żeby nas poinformować, w jaki sposób zamierza nam przychylać nieba, a już naród go obdarzył 11% zaufania. Pana Biedronia obdarza nawet 13%. O, co pan Biedron, nie wiem, kim on, czym on będzie kokietował swoim zwolennikom. Trzeba uważać trochę, bo mieć oczy dookoła głowy jak w tej sytuacji.